Photo Mode pozwala, tak jak nazwa wskazuje, na robienie zdjęć wyścigu i garażu oraz nagrywanie ciekawych momentów na torze. Robię ten film dlatego, że poradniki w internecie, mimo że są ok, nie podają rozwiązań niektórych problemów, z którymi się spotkałem podczas pierwszych podejść do robienia zdjęć. Na przykład brak działania głębi ostrości. Lecimy z tematem, opowiem wam, jak zacząć przygodę z trybem fotograficznym w Assetto Corsa Competizione. Czym wykonać fotografię? Najlepiej nakładką Steam albo Nvidia GeForce Experience. Klawisz odpowiedzialny za robienie fotografii w grze nie zawsze działa, a jeżeli działa, to nie zawsze działają efekty, które nałożymy na obraz, tak jak głębia ostrości czy motion blur. Do nagrania elementu wyścigu możemy użyć wcześniej wspomniany GeForce Experience albo OBS. Jeżeli mamy zamiar używać nakładki Steam do robienia zdjęć, musimy najpierw w ustawieniach nakładki Steam zaznaczyć opcję, żeby zapisywało nieskompresowaną kopię zdjęć. Tak więc wchodzimy w ustawienia Steam, zakładka w grze i mamy tutaj kwadracik, który zaznaczamy, zapisz nieskompresowaną kopię. Potem wybieramy sobie folder zrzutów ekranu, żeby wiedzieć, gdzie to się znajduje i żeby było nam jak najłatwiej znaleźć. Najlepiej też tutaj zaznaczyć przycisk, który będziemy mogli używać, żeby nie kolidował z innymi programami czy coś z grą. Ja mam F12 i jest dobrze. Powiem wam teraz, co możemy robić dzięki trybowi fotograficznemu w tej grze. W Assetto Corsa Competizione możemy robić, tak jak wcześniej mówiłem, foty i nagrania z wyścigów lub z garażu. Możemy też szczegółowo oglądać samochody na zewnątrz i wewnątrz kokpitu podczas wyboru samochodu w garażu. Zanim jednak powiem wam, jak obsłużyć interfejs w replayu i w garażu, zacznijmy od najważniejszej rzeczy, ustawień graficznych. Najlepiej, jeżeli robimy same fotografie i nie nagrywamy żadnych nagrywamy po prostu żadnego wideo z danej walki czy z wypadku, to najlepiej wszystko walnąć na fulla, skalowanie na 200%, żeby była jak najlepsza jakość. No i teraz najważniejsza rzecz. Tak jak mówiłem, spotkałem się z tym, że nie działa motion blur i też nie działa depth of field, czyli głębia ostrości. Żeby zmusić głębię ostrości do działania, musimy ustawić post-processing na najwyższy. Najlepiej będzie ustawić na najwyższy, bo wtedy będzie to lepiej wyglądało. Jeżeli mamy wyłączone to, to głębia ostrości w interfejsie nie zadziała. Szukałem tego rozwiązania i sam po prostu doszedłem, nigdzie tego nie mogłem znaleźć. Tak więc tutaj macie pewniaka, że jeżeli włączycie post-processing na jakąś opcję po prostu, najlepiej na najwyższe do zdjęć i też do nagrań też najwyższe, bo to za dużo nie zżera, to będzie wam działała głębia ostrości. Następna opcja to motion blur. To on jest w trakcie ruchu po prostu, że się rozmywa od ruchu. To tak się włącza jego działanie. Teraz możemy wreszcie przejść do omówienia interfejsu trybu fotografii. Zacznijmy od replaya. Tak, jesteśmy już teraz w replayu i wybrałem sobie według mnie ciekawy moment, bo jest to początek wyścigu i jest dużo samochodów na pierwszym zakręcie. By the way, to jest zapis z ligi Republic of Sim Racers Endurance, gdzie no właśnie w Assetto Corsa Competizione jeździmy 1,5-godzinne wyścigi i jak chcecie, możecie dołączyć link w opisie. Nie musicie być najszybsi, żeby w ogóle wziąć udział, bo startują przy minimum 3 serwery zawsze. Jeżeli jest dużo osób, to brąz też startuje i możecie się ścigać z innymi na podobnym poziomie do waszego. Nie musicie od razu z największymi alienami startować. Ale okej, przejdźmy do interfejsu. Żeby uruchomić interfejs, wciskamy klawisz F7. Taka kamera się pokazuje. Obsługujemy ją tym, że trzymamy lewy przycisk myszy i ją obracamy lewo, prawo, góra, dół. Strzałkami się poruszamy do przodu, do tyłu, lewo, prawo. Żeby na przykład szybciej się poruszać tą kamerą, to scrollujemy do przodu, a żeby wolniej, żeby bardziej precyzyjnie ustawić kąt kamery, do tyłu. Teraz wezmę do przodu, żeby ustawić ciekawy kącik. O, już mi się wcisnął scroll, ale o nim zaraz powiem. Powiedzmy, że ten kącik mnie ciekawi i teraz zabawmy się głębią ostrości i polem widzenia. Naciskamy scrolla
jeżeli nie chce się uruchomić, to dwa razy wciskamy. I po lewej mamy menu. Tutaj mamy ustawienia Field of View. Tutaj jest niby działanie kamerki, ale chyba to jest działanie kamerki. Nie będę wam pisał tutaj, jak kamera reaguje, ale to podczas jazdy, jak jedziemy z samochodem, co nie? Na te jego wahania, różne działanie tej. Na wyboje po prostu. O! Mamy też smoothing, czyli wygładzanie kamery, wygładzanie działania kamery oraz opcję, czy ma podążać, czy nie. To jest bardziej do nagrań, ale zajmijmy się najpierw fotografią. Tak, to jest zakładka Controls. Teraz przejdźmy do zakładki Depth of Field. Tutaj mamy ustawienia głębi ostrości. Tak jak mówiłem, żeby to działało, musimy włączyć post-processing. I na przykład, nie wiem, chcę, żeby z tyłu te samochody były tam w oddali trybuny zamazane, więc teraz, nie wiem, bawię się Far Size. O, coś w tym stylu. Focus area to jest dystans, na jakim się ma fokusować. Far Size, powiedzmy, że jest gitara. Teraz Far Transition, czyli to jest moc, z jakim, kurde, po prostu się przechodzi z tego, z fokusowania do niefokusowania. I na przykład mi to odpowiada. Teraz zabawię się jeszcze trochę. O, w lewo przekręcę na przykład i ustawię trochę mniejszy field of view. O, myślę, że to jest ciekawe ujęcie dla mnie, nawet tak na szybko po prostu. Teraz, żeby wyłączyć to menu, ciskamy znowu scroll i robimy zdjęcie. Albo na Steamie F12, a ja używam GeForce Experience, więc wciskam Alt F1. Zapisane. Jeżeli chcemy na przykład zrobić nagranie z danej kamery, na przykład tak jak trzymają aparat tam przy barierkach, to musimy znowu zmienić tak. Najlepiej wyłączyć Depth of Field teraz, chociaż też można się zabawić Depth of Field, ale nie o to mi teraz chodzi. Zmieniamy znowu sobie na 90 stopni, żeby standardowo było i potem się już samo dostosuje. Samemu, w sensie, że samemu sobie dostosujemy. I zmieńmy kąt kamery, żeby pod nagranie zrobić. Ok, przejdźmy do nagrania. Jeżeli mamy zamiar zrobić nagranie z jednego ujęcia i nie chcemy podążać za samochodem, czyli na przykład tak jak to się podczepia GoPro, że ono po prostu, no powiedzmy kolokwialnie, ono podąża za samochodem, bo jest przyczepione, więc musi się do jego prędkości i zmian dostosować. Ale jeżeli chcemy postawić kamerę obok, tak, żeby ona po prostu nagrywała jeden stały fragment, tylko żeby samochody się przemieszczały, to pierwsze, co musimy zrobić, to wyłączyć follow car. Teraz się zmieni kamera i ponownie musimy ją ustawić w tamtym miejscu, gdzie chcieliśmy to zrobić, więc szybka przestawka. O, okej. Okay. Kamera już nie followuje za samochodem. Ustawiłem kącik, który mi się spodobał i teraz, żeby to nagrać, musimy użyć zewnętrznego narzędzia. Ja używam znowu GeForce Experience, tak jest to teraz włączone oczywiście, więc drugi raz tego nie włączę, nagrywania w nagrywaniu. I najważniejsze jest to, ustawmy sobie tutaj kącik jakiś ciekawy, można też depth of field znowu zrobić, na przykład far size, o, tylko zmieńmy to trochę, żeby dalej łapało focus area, nie? Focal. O, tak. Gdzieś, o, od tego początku tej szykany. I mi się to podoba. I teraz wyłączmy ten interfejs. Kamera podąża oczywiście, jak wyłączymy interfejs, nawet jak nie trzymamy żadnego przycisku, więc naciśmy prawy przycisk myszy i widać, znaczy może być nie widać, ale ja widzę kursor, który się rusza, ale kamery nie przesuwa. Teraz najważniejsze jest, włączamy nagranie i interfejs znika po około 3 sekundach dopiero, więc musimy to z wyprzedzeniem zrobić. Pokażę wam. Zobaczcie, naciskam play. Interfejs dopiero po jakimś czasie zniknął. I widzimy, jak samochody przejeżdżają. Oczywiście możemy sobie przesunąć kamerę, podążyć za jakimś samochodem. Wszystko można zrobić. To jest ciekawe. Na przykład teraz jeszcze zrobię taką sytuację, że nie wiem, na przykład o, podążę za jakimś, będę, przyczepię mu kamerę tak jak GoPro, na przykład na dach. Okej. Okay. Kamera została przyczepiona, bo jest follow car enabled. Ustawiłem ją na dachu Aston Martina, więc możemy teraz sobie na przykład włączyć nagranie.
i podążać, patrzeć co się z przodu dzieje. Na przykład zrobić tak jak w Gran Turismo na e-sportach, że patrzymy, fokusujemy kamerę na samochód za nami i jak on podjeżdża bliżej, na przykład skręcamy lewo, prawo, mniej więcej to trzeba manualnie robić, ale fajnie to wygląda, nie jest to taka statyczna kamera, że o, nic się nie rusza. Chociaż te statyczne też są ciekawe, to zależy od preferencji, możemy po prostu podążać, na przykład teraz poczekajmy aż ten Bentley podjedzie podczas hamowania. Widzicie? Mogę w lewo, w prawo przesunąć i jest to dynamiczne ujęcie, nie jest to statyczne, jest to dynamiczne, bo przy pozycja kamery, znaczy inaczej, pozycja, w którą kamera się patrzy, jest po prostu dynamiczna, jest to trochę ciekawsze. Teraz spokojnie możemy przejść do tego, jak się robi zdjęcia w garażu. Okej, jesteśmy w garażu. Mam taką zachciankę, że chcę zrobić tył samochodu, zdjęcie mu chcę zrobić tyłowi samochodu. Przekręcam go lewym przyciskiem myszy. Field of view, właśnie, field of view, bo chcę, żeby więcej było widać tyłu niż tego tła całego. Reguluję scrollem do przodu, do tyłu. Kamerę mogę przesunąć prawym przyciskiem myszy. O, coś takiego, no nie? Oj, wyszło mi trochę. I przybliżam. Cyk, bawię się kamerą. O, coś takiego. O, powiedzmy, że jest dobrze. I teraz jak wyłączyć ten interfejs, żeby się nie pokazywał? Naciskam scroll. Nie ma interfejsu. Znowu wciskamy Alt F1 i mamy zarąbistą fotę. Okej, mam fajne zdjęcie zrobione z zewnątrz, teraz chcę przejść do wewnątrz, bo ciekawi mnie jak wygląda wnętrze, albo chcę zrobić zdjęcie tego wnętrza. Naciskamy przycisk camera i teraz tak, lewym przyciskiem myszy bawimy się kątem kamery, prawym przyciskiem poruszamy się na boki po samochodzie, no i scrollem, tak jak mówiłem, przybliżamy. Na przykład chcę zobaczyć, o, jakie fajne te wkręty, co nie? Zarąbiste, Race Logic. Cyk, piękne. Chcę zobaczyć, jak wygląda tutaj ten układ sterowania i co to jest w ogóle. Przesuwam się i scrollem przybliżam. O, a tutaj jest układ Tire Pressure Monitor ECU. Czyli odciśnienia tego, opon. Tam jest znowu jakiś układ Cosworth. Po prostu możemy tak oglądać fajnie samochody, jak to wewnątrz wygląda. Każdy po kolei dosłownie, każdy po kolei. Z tyłu bajka. Bentley, bardzo dobra robota. To mi się podoba, że możemy, tak jak Forza Motorsport, tam co było Forza Vista, nie wiem jak to się teraz nazywa. Że wchodzimy do wnętrza i oglądamy boki. Chociaż tutaj jest to lepiej rozwiązane, bo przesuwamy się tak jak chcemy, co do milimetra. Przybliżamy sobie jak chcemy, patrzymy się gdzie chcemy, dosłownie. Myślę, że to tyle, nic więcej tutaj nie ma ciekawego do dodania. Interfejs na replayu można sobie samemu ogarnąć. A dodam jeszcze, że jeżeli chcemy samochód ustawić jakoś na torze, tak po prostu bokiem, no nie? A na replayu tego nie chcemy robić, że wchodzimy, nagrywamy, nie. Możemy zrobić tak, że włączamy replay w trakcie wyścigu w sesji i tam cofamy się do tego, gdzie ten samochód stał. Ewentualnie możemy robić to na żywo, że włączamy F7, tą wolną kamerę i samochód sobie przesuwamy kierując kierownicą. Kierując kierownicą. Po prostu sterujemy kierownicą na żywo. I dostosowujemy pozycję samochodu tak jak chcemy, pod tym kamerę przestawiamy tak jak chcemy i jest bardzo dobra robota i zdjęcia perfekt. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście komentarzyk, spróbuję odpowiedzieć. Jeżeli wpadłeś na ten film przypadkowo, ciekawi ci Assetto Corsa, zastanawiasz się nad kupnem, sprawdź moją recenzję szczegółową, link w opisie albo masz kartę obok, wyświetliła ci się i do zobaczenia, elo.